No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z grą Dayenklyne 2 Stay Human od polskiego studia Techland. Nie będę niepotrzebnie przeciągać. Zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i życzę wam miłego oglądania. Jedziemy! Na początek sobie poczekamy do rana. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to wolę robić questy za dnia. Okej, tu się musimy dostać. Raz, dwa i tutaj trzy. Taka podróż. Okej. 50. Zabili grupę dzieci. Kto powstrzyma mnie? Jestem gońcem. Oto list. Dziękuję. No, najwyższa pora. Słucham? To od mojego chłopaka. W końcu zostawił żonę. O, gratulacje. Sam jakiś czas temu rozstałem się z żoną. Była wyrozumiała. Cieszę się, że Len w końcu zdobył się na odwagę i powiedział żonie prawdę. Teraz nareszcie możemy być razem. Okej. Zobaczmy. Kolejne questy. Trzeba też skorzystać na szybkie podróże. Będzie szybciej. Muszę skołować sobie nową broń ze zbrojowni. Ta jest do niczego. Tup, 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 tup. Szczęście, że w nas nie walnęło. Byłoby po nas. Ludzi na pastwę losu. Rozkazy to rozkazy, Bart. Wiesz, co to? Trudno mi to sobie wyobrazić. A masz! Yeah. O nie, kapitanie! Jest ich coraz więcej! Cześć, jestem z Gildii Gońców. Mam list dla Bariego. Mamo! Mamo! Przyszedł list od taty! Ostrożnie, nie porwij go na strzępy. Nie porwę. Obiecuję. Dziękuję ci, gońcu. Uszczęśliwiłeś mi syna. Okej, i jeszcze jeden list. Mam przesyłkę. Nareszcie. Proszę wybaczyć, przyniosłem ją, gdy tylko ją dostałem. Nie jestem zły na ciebie, tylko na syna. Nie pisał całymi tygodniami. Myślałem, że nie żyje. Ma w nosie ojca.
Tobie jestem wdzięczny, gońcu. Przynajmniej już wiem, że ten matoł jest cały. Okej. Hej, Driscoll. Załatwione. Dostarczyłem wszystkie przesyłki. To właśnie chciałem usłyszeć. Wpadnij przy okazji. Mam coś dla ciebie. I pamiętaj, metrem możesz się tu dostać znacznie szybciej. Okej, okay, czyli musimy wrócić do Discrolla. Discroll jest tutaj. Okej. Dobra robota. Jakieś przemyślenia? Są przeróżne listy i przeróżni odbiorcy. A jak mówiłem, to jest wielka sieć. Właśnie pomogłeś ją rozbudować. Wygląda na to, że jednak się nadajesz. Jesteś gotowy złożyć przysięgę? Serio? Pielgrzymi nie są tacy oficjalni. I może na tym właśnie polega wasz problem. Jeśli chcesz być gońcem, to powtarzaj za mną. Dobra, niech będzie. Ja... Nowy członek Gildii Gońców. Ja? Nowy członek Gildii Gońców? Przysięgam służyć wszystkim mieszkańcom miasta w równej mierze. Przysięgam służyć wszystkim mieszkańcom miasta w równej mierze. Stawiać czoło zagrożeniom i bezpiecznie dostarczać powierzone mi przesyłki. Stawiać czoło zagrożeniom i bezpiecznie dostarczać powierzone mi przesyłki. Swoją pracę będę wykonywał honorowo i sumiennie. Zgodnie ze standardami przyjętymi w Gildii Gońców. Swoją pracę będę wykonywał honorowo i sumiennie, zgodnie ze standardami przyjętymi w Gildii Gońców. Na mocy nadanej mi przez Gildię Gońców, niniejszym mianuję cię pełnoprawnym członkiem Gildii. Z rangą nowicjusza. Witaj w ekipie, spryciarzu. Daj znać, kiedy będziesz chciał zacząć. No to fajnie. Dołączyliśmy sobie do gońców. O, możemy też handlować z nim teraz. A co ma ciekawego do kupienia? Medykamenty. Świetlik UV. Okej. Zobaczmy, co my tu mamy kolejnego ciekawego. Swat, ptasie radio. Na multigłośnik na wieży radiowej. No, spróbujemy zrobić ten quest z tą wieżą. O! No proszę, nowy goniec. To miała być elitarna grupa. Pielgrzym? Ja pierdolę. Jakiś problem? Lepiej, żebyś ty nim nie został. W końcu równie dobrze możesz być kolejnym Derekiem. Derekiem? A czym ty do cholery mówisz? Nieważne, chłopczyku. Po prostu lepiej się zachowuj. Będę ci się przyglądał. Świetnie, to popatrz na mój środkowy palec. Coś takiego. Nasz mały goniec to w dodatku żartowniś. To miejsce schodzi na psy. Po prostu staram się podtrzymać twoją tradycję. To tylko Jack. Olej go, kompaniero. Wygląda na to, że mi na to nie pozwoli. Tranquilo. Nie taki diabeł straszny, jak go rysują? Tak to idzie? Mijamo Jaime tak w ogóle. Praca gońca jest niebezpieczna.
Jesteśmy małą grupą i pomagamy sobie. Więc jesteś pielgrzymem, tak? Dobrze. Niejedno widziałeś i robiłeś. Czasem przez los Nowato zginął ludzie. Aiden, przez tego Dereka ktoś zginął? Na szczęście nie. Derek po prostu był loco. Kochał adrenalinę. Wszyscy traktujemy to poważnie, ale on miał obsesję. W pewnym sensie podziwiałem jego zaangażowanie, chociaż był fanatykiem. To co się stało? Przez niego inni gońcy mieli o wiele trudniej. Co się z nim stało? Wyleciał na zbity pysk. W gildii nie ma miejsca dla zdrajców, amigo. To prosta recepta na katastrofę. Niech zgadnę, to Jack prowadził krucjatę. I to bardzo skuteczną, amigo. Nie wątpię. Okej, zobaczmy. No, tylko teraz dostać na szczyt tej wieży. Wypuśćcie mnie! Nie puszczę parę złów! Zombiaki. Muszę pomyśleć, jak tam zejść. 200 metrów. Ale zaraz. I no dobrze mam ustawione. Tu jest ta wieża radiowa. Zombiaki. No i musimy wejść jeszcze wyżej. A po gzymsach nie wejdę. Zombiaków.
Chyba noże skończyły. I tak sobie radzę, nie szkodzi. Dobra. Trochę ich tu poeliminowałem. Ale czy to mi pozwoli znaleźć? Nie widzę tu żadnego wejścia wyżej. Jeszcze okaże, że niepotrzebnie się tłukłem z tymi zombiekami. Jak ja mam się tam dostać? Nie wejdę po tak długiej ścianie. Nie, to też nie skoczy, ale bez sensu. Nie mam pomysłu, jak tam wyżej wejść. Tu są inne budynki, ale z tego budynku nie wskoczę tam. Zobaczcie, jak tu przeskoczę. Jakie sprytne.
Łuk, strzały. Fajnie, fajnie. Można wyrzucić akurat. Coś tu jeszcze ciekawego jest. Może stąd skoczy. Pięknie. Biegacza. Odblokowane. Gdzie ja muszę wejść? Tutaj. To muchy są, myślałem, że może pszczółki. Miodek by się przydał. Jest tu gniazdo. Wszędzie tu pełno opuszczonych gniazd. Ale w tym są jajka. To niemożliwe. W jakim kolorze? Białe. W kropki. Brązowe kropki? Tak. Ile ich jest? Sześć? Pięć. Krokulec! Ejden, kocham cię! Jeśli natura wraca do miasta, to znaczy, że powietrze się oczyszcza. Spada nagromadzenie chemii zawieszonej w powietrzu. Natychmiast odejść od gniazda. A co z dyktafonem? Szanujący się obserwatorzy nie przeszkadzają gniazdującym ptakom. Aby młode się wykluły. Chyba są tam bezpieczne. Tak sądzę. Dziękuję, Ejden. To dla mnie naprawdę wspaniały dzień. Cieszę się. Okej. O. Ptaszki. Słychać. Thank you.
Bardzo tu jesteśmy. Możemy spróbować troszkę parkouru. Nie. Auć. To nie będzie tak łatwe, jak sądziłem. Ale damy chyba radę. Dobra. Mamy jeszcze punkty do rozdania. Bezpieczne lądowanie. Kurde. Trzeba będzie lotni użyć. Tędy? Może tędy wskoczę? A ta? Tędy jak najbardziej. Przejdziemy sobie tędy. Pyk, pyk, pyk. Puścimy sobie drabinkę. Dobra. Okej. Ła. Kurde. Proszę jest to, że nie wiem, po czym się można wspinać, a po czym się nie da wspinać. Muszę tylko zgadywać trochę. Czego się można złapać, czego się nie można złapać. Ale chyba... kombinuję za chwilę. Dobra, mamy. Aha. Pyk, pyk, pyk. Okej. Jeszcze wyżej jakoś można wejść. Tam, ale pytanie, po co aż tam? Przeskoczy? A. Dobra. Wysoko. Wysoko, wysoko. Z tego wysoko. O, jeszcze wiaduje. Kurde, ach. Jeszcze raz. O. Nie spadaj mi tutaj, chłopie. Kurde. Nie zabił.
No nic, moi drodzy widzowie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I widzimy się w następnym odcinku. Siema.